Zawsze tak się jakoś składa, że jak już masz zamykać lokal i wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że to właśnie dziś. Dziś. Ten jeden raz w tygodniu. No wyjdziesz sobie wreszcie do domu i będzie trochę czasu, żeby się obrobić ze wszystkim. To zawsze wówczas znajdzie się jakaś namolna menda, która nie przechodziła przez długie miesiące, ale nagle przypomniała sobie właśnie za 5:06, żeby wejść i mędzić jeszcze pół godziny. Klient według kodeksu mocodawcy jest właściwym chlebodawcą i to od niego zależy, czy będziesz dalej pracował, czy też nie, bo są na Twoje miejsce inni, być może lepsi. Klient ma też prawo do dysponowania Twoim czasem wolnym, zwłaszcza czasem po godzinach. Nawet jak masz lokal zamknięty, to przychodzi taki kutas jeden z drugimi. I szarpie za drzwi. I szarpie. I szarpie. Jakby nie mógł się domyślić, że jeżeli drzwi przy pierwszym szarpnięciu nie ustępują, to nie są otwarte. A widoczne wewnątrz osoby nie siedzą tam i nie pierdzą stołki, ale odbębniają zaległą robotę w czasie nadgodzin lub przedgodzin, tak? Jakże trudno się tego domyślić. Musimy otworzyć je i przekazać uprzejmym tonem. O, przykro mi, ale lokal jest zamknięty. I dobrze byłoby, gdyby ludzie mieli uszy od słuchania, a pały od myślenia. Czas to pieniądz, więc jaśnie on tylko na chwileczkę. On ma taką malusieńką sprawę do załatwienia, bo on nie zajmie dużo czasu, on bardzo prosi, on tylko na chwileczkę. Tak. No dobrze, proszę, bardzo proszę, o nasz klient, nasz pan, tak, on tylko na chwileczkę. Pani! Mówi. Dlaczego mi nie wypłaca z bankomatu? Dlatego, że posiada pan kartę, która nie pasuje do naszego czytnika, której nasz bankomat nie obsługuje. Ale jak nie pasuje, jak wczoraj pasowała? Tak. Kutas świetnie się bawi, bo on myśli, że nad wszystkim się bardzo dobrze zna. Nie, on nie jest w ciebie bity. Ogląda Zoom i nowinki na Polsacie, ale go nie przegadasz. I dlaczego? I dlaczego tak? I dlaczego nie? I dlaczego tak? I dlaczego nie? I dlaczego? I dlaczego? I dlaczego? I dlaczego? I dlaczego? Dlaczego tak? A teraz nie, kurwa! Zlituj się, kurwa, frajerze! Idź do swojego domu, nie wiem, jak ci żona, czy kto tam jest, co obciągnie fujarę, wyprasuje koszulę, pysko obtłucze, nie wiem, cokolwiek, kurwa! Idzie wreszcie. Ale tuż za nim cała reszta szarpie za drzwi. Oni też nie mają czasu, żeby przyjść od to. Oni mają czas właśnie, kurwa, przed i po! Patrzę na te ich niezadowolone ryje i aż się nie mdli. Kurwa, wsaganie mi się gotuje. Wezmę stołek i wpierdolę.